Mieczysław Rzeszewski. Architekt wnętrz, artysta plastyk, pedagog, wieloletni radny Miejskiej Rady Narodowej i Rady Miasta. Z Gorzowem związany był od 1957 roku. Od 1970 roku zajmował się działalnością projektową. Opracował wystrój klubu myśli twórczej Lamus, kawiarni letniej, restauracji Pegas, Słowiańskiej, Woronerz. Jego dziełem jest też fontanna w Gorzowskim Parku Kopernika. Spośród licznych wnętrz bez większych zmian zachowała się aranżacja obecnego Miejskiego Ośrodka Sztuki, dlatego dziś ma wartość historyczną. Chętnie wykorzystywał metal we wnętrzach, a także projektował oryginalne bramy, kraty, ogrodzenia. Poza tym ubóstwiał drewno, kamienie, miedź, materiały naturalne. Do swojej pracowni na najwyższym piętrze w budynku na rogu Jagieły i Dąbrowskiego Mieczysław Rzeszewski zapraszał tylko nielicznych. 3/4 powierzchni pracowni wypełniały stare ramy, dużo obrazów olejnych, jakieś rycerskie zbroje lub ich fragmenty, mnóstwo porcelanowych bibelotów, dziwne tkaniny i kilimy. Był nawet hełm nurka. Nie dało się ukryć, że to pomieszczenie na pierwszy rzut oka sprawiało wrażenie graciarni. Tu, na dużym stole, kreślił projekty nietypowych mebli, lamp, kutych żelaznych ozdób, których tak dużo w jego wnętrzach. Lubił aranżować miejsca, które odwiedza wiele osób. Prace Mieczysława Rzeszewskiego wyznaczały oryginalność Gorzowa i miały wpływ na upodobania plastyczne mieszkańców.